Zanurzmy się w fascynujący świat gigantów zwierząt. Każde z tych wyjątkowych stworzeń imponuje swoimi rozmiarami, ale także zaskakuje unikalnymi zdolnościami i niezwykle ważną rolą, jaką pełni w swoim ekosystemie. Od płazów po ssaki, od lądów po oceany, przyroda kryje w sobie prawdziwe olbrzymy, które warto poznać bliżej. W świecie zwierząt domowych spotykamy doga niemieckiego, jednego z największych psów na świecie. Te potężne psy mogą mierzyć prawie metr w kłębie, a kiedy stają na tylnych łapach, ich wysokość przekracza 2 metry, co czyni je olbrzymami w świecie psów. Mimo swoich potężnych rozmiarów, dogi niemieckie są niezwykle łagodne i przywiązane do swoich właścicieli. Są idealnymi towarzyszami, szczególnie dla rodzin. Ich spokojne i przyjazne usposobienie kontrastuje z ich imponującym wyglądem, co sprawia, że są jednym z najbardziej kochanych gatunków psów na świecie. Przenosząc się do świata bardziej egzotycznych zwierząt domowych, spotykamy Savana, jedną z największych ras kotów domowych, powstałą z krzyżówki kota domowego z dzikim serwalem afrykańskim. Savana to niezwykle zwinne i muskularne koty, które mogą ważyć nawet do 20 kg. Ich smukłe ciało i dzika natura odziedziczona po serwalu czynią je wyjątkowymi wśród domowych kotów. Choć wyglądają jak dzikie koty, Savana są lojalnymi i oddanymi towarzyszami, które potrafią zaskoczyć swoją inteligencją oraz aktywnym stylem życia. Łączą w sobie dzikość natury z udomowioną łagodnością, co czyni je prawdziwie unikalnym partnerem w domowym zaciszu. Kierując wzrok w niebo, natrafiamy na albatrosa wędrownego, który jest prawdziwym gigantem przestworzy, z rozpiętością skrzydeł sięgającą 3,5 metra. Albatros wędrowny może szybować nad oceanami przez długie godziny bez konieczności machania skrzydłami. Jest mistrzem w wykorzystywaniu prądów powietrznych, co pozwala mu pokonywać tysiące kilometrów bez większego wysiłku. Jego życie to nieustanna podróż przez bezkresne oceany. Podczas jednego lotu potrafią przelecieć nawet 16 tysięcy kilometrów. Albatros wędrowny stał się symbolem wolności i nieograniczonej przestrzeni, a jego imponujące migracje są dowodem na niesamowitą siłę i wytrwałość tego ptaka. Na lądzie, pośród ptaków, dominuje struś czerwonoskóry, największy ptak na świecie. Strusie dorastają do 2 metrów i 75 cm wysokości i ważą do 130 kg, co czyni je prawdziwymi olbrzymami wśród ptasiego królestwa. Choć strusie nie latają, nadrabiają tę niedogodność niezwykłą prędkością. Mogą biegać nawet do 70 km na godzinę, co czyni je jednymi z najszybszych zwierząt lądowych. Ich nogi są nie tylko potężnym narzędziem do biegu, ale także do obrony. Potrafią jednym kopnięciem powalić nawet większych drapieżników. Strusie to zwierzęta stadne, które potrafią wspólnie bronić swoich terenów i młodych przed zagrożeniami. Wśród płazów wyróżnia się salamandra olbrzymia chińska, która jest jednym z największych płazów na świecie, osiągając do 180 cm długości. Jej masywne ciało, przystosowane do życia w chłodnych, górskich strumieniach Chin, czyni ją imponującą w świecie płazów. Salamandra prowadzi spokojne, nocne życie, ukrywając się w wodzie, jednak mimo swoich potężnych rozmiarów jest gatunkiem zagrożonym. Utrata siedlisk oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do zmniejszania jej populacji. To przypomina, jak kruchy może być nawet największy z płazów w obliczu działań człowieka i zagrożeń środowiskowych. W królestwie gadów niezrównanym olbrzymem jest pyton siatkowy, który może osiągać nawet do 10 metrów długości, co czyni go najdłuższym wężem na świecie. Pytony te żyją głównie w Azji Południowo-Wschodniej i są mistrzami w polowaniu na większe od siebie zwierzęta. Dzięki swojej potężnej sile potrafią owinąć się wokół ofiary i udusić ją, a następnie zjeść w całości. Pyton siatkowy jest również doskonałym drapieżnikiem nocnym, ukrywającym się w gęstych dżunglach, gdzie jego umiejętności kamuflażu pozwalają mu polować niemal niewidocznie. Pomimo przerażającej reputacji, te węże rzadko stanowią zagrożenie dla człowieka. Nie sposób nie wspomnieć także o krokodylu różańcowym, największym z żyjących krokodyli, który dorasta do 7 metrów długości i waży ponad tonę. Krokodyle różańcowe to jedne z najstarszych drapieżników na Ziemi, których historia sięga milionów lat.
Żyją w rzekach i przybrzeżnych wodach Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej, gdzie polują na szeroką gamę zwierząt. Te krokodyle są uważane za jedne z najbardziej niebezpiecznych drapieżników w swoim środowisku, a ich niezwykła zdolność do przetrwania w trudnych warunkach naturalnych uczyniła z nich prawdziwy symbol siły i przystosowania. W oceanach króluje rekin wielorybi, największa ryba świata, która może osiągnąć do 18 metrów długości. Mimo swoich gigantycznych rozmiarów, rekiny wielorybie są łagodne i nieszkodliwe, żywiąc się głównie planktonem. Te olbrzymy oceanu przemierzają ciepłe wody na całym świecie, a ich spokojna natura i majestatyczne ruchy przyciągają uwagę nurków i miłośników przyrody. Spotkanie z rekinem wielorybem to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń, jakie można przeżyć w wodach oceanu. To przypomnienie, że nawet największe stworzenia mogą być delikatne i łagodne. Na lądzie największym ssakiem jest słoń afrykański, prawdziwy gigant wśród zwierząt lądowych. Słonie te mogą dorastać do 4 metrów wysokości i ważyć do 10 ton. Te imponujące zwierzęta nie tylko są symbolem siły, ale również inteligencji i silnych więzi społecznych. Żyją w złożonych strukturach rodzinnych, a ich skomplikowane zachowania społeczne, takie jak opieka nad młodymi czy wspólne przemierzanie długich dystansów, czynią je jednym z najbardziej fascynujących gatunków na świecie. Słonie są również kluczowym gatunkiem w swoich ekosystemach, pomagając w kształtowaniu środowiska, w którym żyją. Naszą podróż kończymy z największym zwierzęciem na Ziemi, płetwalem błękitnym. Ten majestatyczny olbrzym oceanów może dorastać do 30 metrów długości i ważyć nawet 190 ton. Płetwal błękitny to największe zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na naszej planecie. Pomimo swojego olbrzymiego rozmiaru, żywi się głównie planktonem, codziennie pochłaniając około 1000 kg tych mikroskopijnych organizmów. Spotkanie z płetwalem błękitnym to niepowtarzalne doświadczenie, które ukazuje, jak potężna, a jednocześnie delikatna może być natura. Te niesamowite stworzenia są symbolem oceanicznej tajemnicy i piękna, które skrywają morskie głębiny. Każde z tych stworzeń, niezależnie od swojego środowiska, ilustruje potęgę i różnorodność naszej planety. A ich fascynujące cechy i role w ekosystemie przypominają, jak ważne jest dbanie o te wyjątkowe olbrzymy natury –